Przesłodki! Mandalilla! Dym! Oko na was patrzy. Jezu, jest taka piękna. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj wyjątkowo jestem Baby Jodą, a w zasadzie przemienię się w Baby Jodę dopiero później, bo dzisiaj będę testować kosmetyki Colourpop i to jest kolekcja właśnie The Child, czyli małego Baby Jody. Jak zobaczyłam w necie, jak wyglądają te kosmetyki, to pomyślałam sobie, że koniecznie muszę je mieć, bo one po prostu są jednymi ze słodszych kosmetyków ever. I jak gdyby ja jestem fanką Baby Jody, więc jak widzicie, dzisiaj mam strój Baby Jody, mam uszy Baby Jody, włosy, załóżmy, że Baby Jody i zrobię też make-up. Więc uwaga, uwaga, czas na test. Kosmetyki zamówiłam online bezpośrednio ze strony Colourpop Cosmetics i przyszły do mnie w takim opakowaniu. I tu jest napisane, że jak gdyby założone w LA, bardzo delikatne. Tutaj znowu założone w LA i znowu, że delikatne. Ogólnie opakowanie wygląda w ten sposób. Zapomniałam, że delikatne. I ma gwiazdki, jest różowe, więc ogólnie przepięknie zapakowane. Teraz pokażę wam, jak to wygląda, jak się otworzy opakowanie. Bam, bam, bam. Czy wy to widzicie? Wow! Ogólnie mam nadzieję, że tutaj jest więcej fanów Star Warsów, więcej fanów Baby Jody, bo ja po prostu dla niego żyję. A więc od razu pokażę wam, co wchodzi w skład zestawu i potem przetestuję to na sobie. Rzeczą numer jeden, którą już widzieliście, jest coś takiego i to, słuchajcie, jest One Hand Mirror. Jednoręczne lusterko. Opakowanie wygląda w ten sposób i jest po prostu przepiękne. Wypakuję je i zobaczę, jak będzie wyglądało na żywo. Uwaga. Malutkie bardzo. Szczerze mówiąc, myślałam, że będzie trochę większe. Wyjmijmy je. Jak widzicie, wygląda w ten sposób, więc jest naprawdę malutkie i jakbym się miała w nim malować, zwykle używam takiego lusterka, więc jakby powierzchnia lusterkowości odbijanej, jak to się profesjonalnie nazywa, jest tak ze dwa razy mniejsza. No dobra, może nie dwa razy, ale z półtorej. Broni się to tym, że jest to Baby Yoda, ale ogólnie kosztowało około 56 zł. No jak na taki wymiar jest to dosyć sporo, ale umówmy się, jakby jest super cute. Więc to mogę już odłożyć i przejść do kolejnej rzeczy. Bo tutaj będzie jeszcze trochę. A więc może w takim razie jeszcze jedno akcesorium. I uwaga, uwaga, jest to kosmetyczka i jej front jest przesłodki. Uwaga, dum dum dum. O! Nie. Dobra, to zaraz wam pokażę, bo to jest po prostu idealny taki touch, można powiedzieć. Więc uwaga, pam pam. Cutest in the galaxy. I jest to prawda. Spójrzcie tylko na to, jakie to jest cute. Tutaj mamy żabkę i właśnie to, co chciałam wam pokazać, to to, że tutaj zapięcie to też jest żabka. Mega fajnie to wymyślili. Bardzo jakby taki fajny, wiecie, detal. I w środku jest taki śliski materiał, więc jest to całkiem spoko, bo wydaje mi się, że nie będzie się aż tak bardzo brudził. Ale jeżeli chodzi o jej cenę, to kosztowała aż 70 zł. I wydaje mi się, że jak na taką, wiecie, prostą dosyć kosmetyczkę, taką materiałową, że z tej strony to jest po prostu taki wiecie, zwykły materiał, no to jest to trochę drogie. Czy warte, czy nie, to już wy ocencie, ja na pewno sobie zachowam i na pewno będę jej używać. Teraz w końcu przechodzę do kosmetyków i ogólnie ja kupiłam kolekcję, która się nazywa The Mandalorian i tutaj jak gdyby nie ma tylko i wyłącznie rzeczy z Baby Jodą, ale jest też z Mandalorianem, bo to jest, wiecie, taki team, który się nie może rozstać. Będę miała dwie palety do oczu i właśnie może najpierw zacznę od tej palety, bo one są opakowane w ten sposób i w ogóle spójrzcie na to. Dym! Oko na was patrzy. Więc zacznę może od tej i jak widzicie tutaj, że jesteście fanami, jeżeli oglądaliście, to od razu możecie stwierdzić, że to jest Mandalorian. Ale ona jest piękna. Ktoś, kto robił te opakowania, naprawdę dobrze się zna na tym, co robi The Mandalorian Colourpop. I tutaj od razu macie wypisane nazwy cieni. Okej, czyli jest kartonik i w tym jest paleta, która wygląda tak samo. I uwierzcie lub nie, ale ta paleta kosztuje około 75 zł, czyli tylko 5 zł drożej niż jakby kosmetyczka. No ale w każdym razie otwórzmy tą paletę. O nie, trochę się pogorszyły. No! To jest mega urocza sprawa, czyli macie Mandaloriana razem z Baby Jodą malutkim, super, super cute. No i tutaj są cienie właśnie takie Mandalorio... Mandalila...
mandalorianowe. O, czyli jak widzicie, jest taki brąz, tutaj jest trochę żółtego, szary i tak dalej, więc super nawiązuje jak gdyby front do tego, co jest w środku, ale jak widać, jest też jeden taki zielonkawy cień, co jest moim zdaniem bardzo fajnym takim, wiecie, dodatkiem, można powiedzieć. I o, ej serio, ile tu jest fajnych detali, spójrzcie na to. Też tu jest hełm Mandaloriana, więc ogólnie no wygląda to po prostu świetnie. No i oczywiście jeszcze, co jest bardzo słodkie na tej palecie, to jest napisane whenever he goes, I go. Czyli jak gdyby gdziekolwiek on idzie, ja idę. I to jest takie, tak wiecie, pokazuje tą relację między Mandalorianem i właśnie Baby Yodą. Cudne. Ale teraz zrobię wam swatche. Zacznijmy od tego cienia. To jest cień, który się nazywa Beskar Steel, czyli stal beskarska. Nie wiem, jak to się tłumaczy na polski. Okej, bardzo mocno taki jasny srebrny, bardzo intensywny. Teraz wezmę ten Navarro Sand. Zaraz wam pokażę w przybliżeniu wszystkie. Bardzo interesujące, bo jest ciemny i taki mało widoczny jakby na skórze. Okej, może na oku wygląda lepiej. Teraz Banta Tracks, ten. Okej, całkiem wyraźny, ciekawy odcień. Imperial Credit, czyli pieniądz. Nie no, te błyski są child, intensywne. Teraz mamy Clan of Two. Okej, aż muszę wam pokazać od razu, wow, to jest bardzo ciekawy cień. Baza jakby brązowa, a błysk taki zielonkawy, bardzo fajny. I teraz mamy Tatoon Glimmer. Okej, taki błyszczący brązik, ale w miarę zwykły. Lecimy dalej, ostatni rządek, Mitozaur. Bardzo mocny cień. Raz zanurzyłam, raz pociągnęłam i to jest on. Wow, okej. I teraz zostało This is the Way. Też bardzo intensywny. I Creed. To, co mogę powiedzieć o tych cieniach od razu, to jest to, że są one bardzo mocno napigmentowane. Serio, wystarczy jedno pociągnięcie i naprawdę te wszystkie kolory z dołu, to jest po prostu jakiś hardcore. Błyski są też przepiękne, bardzo fajnie odbijają i też bardzo mocno kryją. Ten cień jest dla mnie zagadką, zastanawiam się, jakby wyglądał na oku, ale ogólnie i tak jest dosyć intensywny. Te dwa są takie najbardziej jakby neutralne, no ale wiadomo, że takich cieni też potrzeba w palecie. Więc ogólnie jestem bardzo zadowolona, jeżeli chodzi o krycie i jak gdyby, wiecie, no taką moc tych pigmentów, bo to jest wow, bardzo, bardzo intensywne i ten cień mi się szalenie podoba. I teraz w takim razie czas na drugą paletę, też kosztuje tyle samo, czyli 75 zł. I uwaga, pam, pam, pam! Tutaj stylistyka jest troszeczkę inna, mam, chociaż nie. W zasadzie to jest prawie to samo, tylko tutaj jest trochę więcej detali jakby, ale wygląda przecudownie. Serio, jest dosłownie przepiękna. Na zasadzie ja po prostu, tak jak wam mówiłam, zobaczyłam to w necie i pomyślałam, że muszę je mieć. To są w ogóle pierwsze kosmetyki Colourpop, które u siebie mam, bo jeszcze w ogóle nie miałam tej firmy, więc nawet nie wiedziałam, czy jakość będzie dobra, wiecie, tylko po prostu miałam takie wow, to jest tak piękne, że po prostu muszę to mieć. Więc uwaga, wysypuję paletę. Jezu, jest taka piękna. Znowu już widzę, że się wysypały te cienie, no ale trudno. Spójrzmy razem. Tam, tam, tam. O, ten się bardzo, bardzo uszkodził. Boję się troszeczkę teraz gdziekolwiek brać z sobą tą paletę, bo ten cień jest bardzo nietrwały. Ja od razu już widzę, że jakakolwiek przeszkoda i on umrze. Ale zanim wam pokażę jeszcze swatche, to spróbuję wam pokazać dokładniej tą paletę. Więc jak widzicie, tutaj jest już sam Baby Yoda. I znowu jest ten sam napis Cutest in the Galaxy. I to ma sens, jak gdyby ja się z tym zgadzam. Jest mniej detali trochę na tej palecie niż na tamtej, bo tam było właśnie trochę więcej rzeczy. Ale mamy też i małą żabkę. Więc jest to super. Zaczynamy swatche. Najpierw będzie cień Precious Cargo. I to jest taki bardzo jasny, błyszczący cień, niby złoty, ale ma jeszcze taki troszeczkę chyba zielonkawy, taki undertone, można powiedzieć. Kolejny Right Hand Mando. Okej, bardzo podobny do tego. Ten jest po prostu troszeczkę cieplejszy. Jest taki, no taki cieplejszy srebrny. Teraz ten felerny, brązowy, Just Like Tatooine. No dobra, tu mi się trochę za dużo tego cienia nabrało, bo jakby on był pokruszony. Fajny jest. Ten jest bardziej różowy, ten jest taki bardziej brązowawo-karmelowy, można powiedzieć. Kolejny cień, uwielbiamy go nazwę Sipping Soup, bo Baby Yoda cały czas sobie popijał taką zupkę. I to jest taki zielonkawy odcień.
Ej, fajny. Taki zielonkawo-złoty, taka trochę oliwka, można powiedzieć. Dalej, przepiękny cień, który się nazywa Baby Face. I to chyba właśnie ma być jak gdyby odcień jody. Ale na ręku wygląda bardzo jakby tak szaro, można powiedzieć. Dziwne, no ale dobra, okej. Okay. Teraz mamy cień The Force. Czyli ten taki mocno złoty. Okej, okay, ładne. Bardzo mi się podoba ten odcień złota. Serio, jest taki fajny, bardzo intensywny, taki na bogato, można powiedzieć, na bogato złoto. I został ostatni rządek i tutaj mamy cień Little Frog, czyli mała żaba. Bo jak wiecie, Baby Yoda cały czas próbował zjadać żaby. Okej. Okay. Ciemny zielony ze srebrnymi drobinkami. Ciekawe. Dobra. Kolejny cień Float Your Crib. To jest bardzo ciemny, zielony, aż taki prawie czarny, ale w palecie on wygląda bardziej na zielony, a na ręku wygląda bardziej na taki czarnawy. I ostatni, Droid Protocol. Jest to taki ciemny brąz. O, jest bardzo intensywny, wow! Więc ogólnie te cienie mi się bardzo podobają. Tak możecie zobaczyć porównanie obu rąk, więc ta jest zdecydowanie ciemniejsza, taka bardziej intensywna i chłodniejsza. A ta jest taka właśnie zielonkawo-seledynowa, ale mamy też jedną linię brązu. Neutralnych odcieni można powiedzieć. Oczywiście, że dzisiaj jak gdyby jestem Baby Yodą i w Baby Yodę chcę się przemienić, to na sobie użyję tej palety i spróbuję właśnie wykonać nią make-up, który będzie pasował do całej reszty, którą mam na twarzy. A potem pokażę Wam resztę produktów, bo są jeszcze produkty do ust. Zanim zacznę make-up, to przeczeszę sobie brwi takim jaśniejszym żelem, żeby tak troszeczkę je rozjaśnić. Bo w ogóle Baby Yoda nie miał żadnych brwi, więc ja sobie tylko swoje ułożę, ale chcę, żeby były troszeczkę jaśniejsze, wiecie o co chodzi? Żeby aż tak się nie rzucały w oczy. I potem najwyżej je pokryję trochę zielonym cieniem, ale na razie chcę je ujarzmić. To lusterko zdecydowanie jest mniejsze niż takie, do których się przyzwyczaiłam, ale coś tam daje radę. Jest lepiej, bo brwi są teraz takie, wiecie, trochę bardziej szare, więc zacznę może od tego cienia, który najbardziej chcę zobaczyć na oku, czyli od tego środkowego Baby Face. Użyję sobie tutaj bazy pod cienie, takiej trochę rozjaśniającej, bo chcę, żeby ten cień wyszedł tak, wiecie, najjaśniej, najładniej jak się da. I rozetrę sobie palcem. I to samo na drugi powiece. Wezmę sobie taki płaski, gruby pędzelek i właśnie ten cień Baby Face. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ej, ładny jest ten kolor. No, muszę przyznać, że jest naprawdę fajny. I ma fajne krycie, nawet jak na taki jasny kolor. No jak na mój gust może jest troszeczkę zbyt szarawy, ale ogólnie jest. Jest fajny. Teraz sobie wymienię pędzelek na taki bardziej okrągły i może użyję tego cienia Little Frog i dam go sobie tutaj w załamaniu. On jest, jak widzicie, zdecydowanie cieplejszy, taki właśnie bardziej żabi, a tamten jest taki właśnie bardziej jodowy. Ja niestety nie mogłam znaleźć farby do włosów, takiej, wiecie, jednorazowej, która by miała taki podobny właśnie chłodny odcień. Tylko była albo ta, albo jakaś neonowa, więc zdecydowałam się na tą. Fajna jakość tych cieni. One są intensywne, bo tutaj zobaczcie, nakładam raz i totalnie wystarczy. Bo tylko sobie już rozcieram i nie dokładam więcej tego cienia, więc to jest takie nice. I fajnie się łączy razem z tym poprzednim cieniem, gdzie tutaj, wiecie, nie ściera. I naprawdę wydaje mi się, że jakość tych cieni jest bardzo fajna. A cena nie jest jakaś zabójcza, no 75 zł. Umówmy się za taką paletę. Wezmę kolejny pędzelek i ten jasny cień Precious Cargo, czyli cenny towar, cenny przewóz. I tutaj sobie dam podłóg brwiowy. I on pędzelkiem aż tak dobrze się nie nakłada, w sensie, że nie daje aż tak mocnego błysku. Dopiero właśnie palcem tak ma to większy sens, więc tutaj no mogli się troszeczkę bardziej postarać właśnie z tą jakością błysku, żeby właśnie było go, wiecie, więcej. Jak dotykam tego cienia, to on jest mocno taki mokry, jakby taki troszeczkę tłustawy, więc na pewno się nie sypie, więc on jest pędzelkiem troszeczkę trudniejszy w obsłudze, można powiedzieć. No dobra, na razie to wygląda fajnie i teraz...
żeby użyć jak największej ilości cieni, to może spróbuję na dolną powiekę dać Droid Protocol. I tutaj dam sobie mniejszy pędzelek taki ścięty i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Ładny, intensywny. No, muszę przyznać, że bardzo fajnie się go nakłada. Bo rzeczywiście raz zanurzyłam w cieniu i to tak, wiecie, ja zanurzam już tak delikatnie, bo ja nie lubię, jak mi się osypują cienie, więc wolę nałożyć mniej i dokładać, niż żeby mi się właśnie osypywały potem na oku. Wow, okej, on jest naprawdę intensywny. Podoba mi się to, serio, nieźle. Mam go teraz też na drugie oko. Serio, już wam pokazuję, jak ja nakładam. Biorę tak, dosłownie delikatnie, tylko nakładam i tyle. Więc jak na taką ilość, to ten cień jest super intensywny i jak widzicie, nakładam go na całą powiekę. Wow. I naprawdę fajnie wygląda z tymi zieleniami. Teraz wezmę kolejny pędzelek i użyję Float Your Crib, czyli tego najciemniejszego zielonego. Użyję go do przyciemnienia tutaj linii na górnej powiece, żeby, wiecie, użyć jak najwięcej cieni na oku. Nice. On moim zdaniem bardzo fajnie wygląda właśnie jako takie przyciemnienie tego. Jest taki troszeczkę bardziej szarawy. Dam go może też tu trochę. Fajnie złamał tą ciepłość brązu. O kurczę, podoba mi się to. Dobra, nice, nice, nice. I to samo powtórzę na drugim oku. Myślę, że jakby się dodało do niego trochę wody albo takich kropelek Duraline, to można by było zrobić też całkiem fajny eyeliner z tego. W ogóle z każdych z tych cieni mi się wydaje, że byłoby spoko, bo ten brąz jest też bardzo fajny. Nie no, nice! Powiem wam, naprawdę nice. Użyję sobie jeszcze trochę Little Frog, tutaj żeby wyjść nim troszeczkę dalej na zewnątrz. Fajnie, bo te cienie są raz ciepłe, raz chłodne. Właśnie troszeczkę bardziej w brąz, trochę bardziej w zieleń, no super. No i ładnie się ze sobą łączą. O nie, dźgnęłam paletę? Chyba nie widać. O, chyba nie dźgnęłam. Dobra, już teraz mi się wszystko myli. W każdym razie skupiałam się na razie na tym, że naprawdę fajnie te kolory się składają. I bardzo mi się właśnie podoba ten baby face. Serio, on wygląda po prostu super. Me likes it. I może, żeby dodać trochę błysku jeszcze, zobaczę, jak będzie wyglądał Right Hand Mando właśnie na tym niebieskim. Możliwe, że popsuje, ale chcę to sprawdzić. Więc może wezmę sobie pędzelek, żeby ten błysk był delikatniejszy w razie co. I zobaczymy, jak ten błysk będzie tu wyglądał. Bo to jest taki, wiecie, srebrny w miarę, więc powinien całkiem ładnie wyglądać na tym. No, wygląda całkiem spoko, ale za dużo tutaj jakoś bardzo nie zmienił. Może właśnie dlatego, że to nakładam pędzelkiem tak, wiecie, delikatnie. Ale jest ten błysk. Coś tam się dzieje. Okej, teraz dałam go wewnętrznym. Okej, i bardzo fajnie to uzupełnił. Nice! Ej, no super to jest. I w zasadzie użyłam prawie wszystkich cieni oprócz tego złotego i tego brązu, bo nie do końca mi tutaj siedzą. W sensie jedyne, co mogę teraz zrobić, jak pomyślałam, to ten delikatny brąz mogę dać tutaj, żeby nawiązywał do tamtego brązu. Tak troszeczkę wewnętrznym. Całkiem ładny on jest. To jest taki karmelowy, tak jakbyście zamówili karmelową kawę. To on jest taki właśnie. I teraz sobie nałożę trochę podkładu, tak żeby już, wiecie, ładnie wyglądało to wszystko pod okiem. Ja ogólnie nigdy nie robię w takiej kolejności, ale teraz sobie właśnie zaczęłam od zielonej twarzy. I teraz połączę sobie to z podkładem. Trochę ogarnęłam sobie twarz i teraz dam sobie taką kredkę cielistą tutaj na linię wodną, żeby tak troszeczkę otworzyć bardziej oko. I teraz na to jeszcze sobie dam eyeliner, żeby tak trochę powiększyć oko, żeby było takie, wiecie, trochę bardziej kreskówkowe. I teraz sobie wytuszuję rzęsy. Tutaj sobie daję trochę takiego, wiecie, bardzo soczystego różu, ale on się miesza z tym zielonym, także nie jest aż taki intensywny. I chcę sobie właśnie zrobić tutaj taki wiecie, baby face, czyli troszeczkę na nos. I dam też troszeczkę na brodę. Dodaję jeszcze trochę tego różu tutaj. I może dam go trochę
na górze, bo chcę, żeby było trochę bardziej cute. No i zielone oczywiście wygląda super z różem. Właśnie zastanawiam się, czemu nie dodali takiego właśnie różowego, może nawet błysku albo czegoś do tej palety. Naprawdę wyglądałoby super, ale dodam sobie skąd inąd. Więc teraz przechodząc do ust. Tutaj mamy taki zestaw i opakowanie wygląda w ten sposób, więc znowu macie tutaj Mandaloriana razem z Baby Yodą. I jak widzicie, ten zestaw nazywa się The Rescue, czyli pomoc. I to jest Lux Lip Oil Duo, czyli to są jakby olejki do ust. I jak widzicie, są tutaj dwa produkty i podejrzewam, że jeden jest z Mandaloriana, a drugi jest jak gdyby z Baby Yody. Tutaj są nazwy tych błyszczyków, jest Grogu, czyli jakby rasa, z której jest Baby Yoda. I tutaj mamy jeszcze Mandalorian. Więc teraz otworzę to, wysypuję i wygląda to w ten sposób. Zacznę może od Mandaloriana. Jak widzicie, tutaj ma narysowany kask Mandaloriana i to jest taki ciemnoustowy kolor, że tak powiem, czyli ciemniejszy niż moje usta. I to jest dokładnie ta sama nazwa jak na tym kartonowym opakowaniu. Ciekawi mnie to, że to jest olejek do ust, a ma taki mocny kolor. Nie mam pojęcia, co to by mogło być. I teraz mamy Baby Yodę. Proszę, proszę. Opakowanie wygląda w ten sposób i to jest mega urocze. Takie malutkie Baby Yody. A sam olejek, jak widzicie, jest taki przezroczystawo, srebrno, ale i złoto, trochę zielone. Coś tutaj się dużo dzieje. Więc zesłoczuję najpierw Mandaloriana. O Jezu, jak ładnie pachnie. Nie umiem powiedzieć czym, ale pachnie przepięknie. I o, ma bardzo delikatny kolor. Ale powiedziałabym, że dla mnie to jest taki troszeczkę błyszczyk. I teraz w takim razie Baby Yoda. Zapach jest chyba ten sam i wygląda w ten sposób. Okej. Okay. Jest zdecydowanie mniej jakby brokatowy niż myślałam, że będzie, widząc to opakowanie, więc się trochę przeraziłam. Takie miałam wow, to będzie intensywne. Na ręku wygląda to naprawdę spoko. Widać, że się mocno błyszczą, ale ten kolor jest fajny, taki bardzo delikatny, a ten jest jakby głównie po prostu błyszczący. Te drobinki nie są aż tak mocno widoczne, więc na pewno przetestuję sobie ten na ustach i potem może jeszcze pokryję właśnie tym. Ale zapach jest super, trochę jakby truskawka? Nie wiem, ale zaraz tutaj... jest bardzo przyjemny na ustach. Wow! Jest super, jest taki prawie niewyczuwalny, a z drugiej strony czuję, że bardzo mocno mi nawilża usta. Wow! Ej, nie miałam takiego produktu jeszcze. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o ich cenę, to one są dosyć drogie. Komplet chyba kosztował około 93, jest tam około 45 zł za sztukę. To jest całkiem dużo, ale wow! Mega naturalny kolor w ogóle. Serio, jest prawie jak moje usta. Ale wygląda dobrze. Więc teraz wezmę jeszcze ten błyszczyk. Nie wiem, co to da, ale... Okej. Okay. Nie dodaję dużo więcej błysku, to jest chyba dla osób, które po prostu nie chcą żadnego koloru, tylko chcą sam błysk. O ile nie jestem fanką błyszczyków, to o tyle ten naprawdę mi się podoba. W sensie, no dobra, to jest niby olejek do ust, ale to jest takie, że się błyszczy, a z drugiej strony jest taki mocno nawilżający i nie klejący. Więc tutaj jestem bardzo, bardzo zaskoczona, jeżeli chodzi o te produkty. Ale na pewno częściej mu używa tego, bo on jeszcze jakby podkreśla kolor ust, więc to jest super. I jeżeli chodzi o te palety, to uważam, że mają bardzo, bardzo fajną jakość. To jest właśnie, jak patrzę na te cienie, to one fajnie ze sobą współgrają. Zobaczcie, no to wygląda super. No jedyne, co dodałam, no to oczywiście trochę różowego, bo musiałam, ale tak poza tym wygląda to świetnie. Okej, a więc tak się prezentuje skończony makijaż Baby Yody. Jeżeli chodzi o te kosmetyki, to jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Właśnie tak jak wam mówiłam, szczególnie jeżeli chodzi o ten produkt do ust, bo to jest coś, czego wcześniej jeszcze nie używałam. A jeżeli chodzi o cienie, są moim zdaniem naprawdę fajnej jakości, no i oczywiście są mega, mega urocze. Więc mam nadzieję, że podobał się wam taki trochę inny film, trochę inny test, ja jako Baby Yoda. No i oczywiście widzimy się na tym kanale w każdy piątek, a na kanale vlog w każdą środę. Dzięki piękne, do zobaczenia i pa, pa!